Gospodarstwa opiekuńcze w Polsce to innowacja, o której warto opowiadać i jej kibicować. Tym bardziej, że ze względu na szczególnie wysoki odsetek osób zatrudnionych w sektorze rolniczym, a także starzejące się społeczeństwo, zielona opieka może stać się prawdziwym wybawieniem i realnym sposobem na wyrównywanie szans wielu grup społecznych jednocześnie. Stwarzamy taką sytuację, że każdy jest do czegoś, żeby się czuł do czegoś potrzebny, żeby każdy znalazł jakąś swoją motywację do działania, żeby czuć się zaangażowanym i współodpowiedzialnym za nasz wspólny sukces. Więc wszystko to, co się dzieje, robimy wspólnie. Gospodarstwo opiekuńcze to jedna ze ścieżek rozwoju gospodarstw agroturystycznych. Do jego prowadzenia trzeba się odpowiednio przygotować i dostosować oferty dla osób, którym zapewniamy zieloną opiekę. Bardzo pięknie, super miejsce i po prostu dla zdrowia przede wszystkim jest. Zielona opieka to forma gospodarowania będąca połączeniem działalności rolniczej z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia. To, co robimy, to jest taki nasz wspólny sukces i właściwie dzięki wspaniałej współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i z Urzędem Gminy, z władzami lokalnymi, z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, ta współpraca jest raz, że na pełnym zaufaniu, ale ona jest tak zintegrowana, że nawzajem sobie przesyłamy wszystkie informacje, postępy, rezultaty pozytywne, jak nieraz te też mniej pozytywne, ale jest świetna wymiana doświadczeń między nami. Gospodarstwo opiekuńcze prowadzone przez państwa Pstrągów, co może być przykładem dla innych, ściśle współpracuje z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowem. To był bardzo dobry pomysł, patrząc na osoby, które mieliśmy, niektóre naprawdę depresyjne. I myślę, że gdyby siedziały w domu, nie wychodząc w czterech ścianach, to no, stan ich by się pogarszał, a to są osoby, które teraz naprawdę wracają do społeczeństwa. Gospodarstwo opiekuńcze powinno być prowadzone w formie działalności gospodarczej bądź w formie podmiotu ekonomii społecznej, stowarzyszenie, fundacja lub spółdzielnia socjalna. Prowadzenie gospodarstwa opiekuńczego w ramach działalności gospodarczej lub w ramach działalności statutowej organizacji pozarządowej daje możliwość skorzystania z gotowych wzorców działania i wymogów, jakie stawiane są jednostkom systemu pomocy społecznej. To bardzo ważne, ponieważ usługi opiekuńcze, prowadzenie terapii i zajęć integracyjnych to obszary działalności związane ze szczególną odpowiedzialnością za drugiego człowieka.